wśród części, przynajmniej mieszkańców Grudziądza, jest duże, duże, jakby to powiedzieć, niezadowolenie, frustracja. Dotyczy to Straży Miejskiej. No, nawet tutaj pewien komitet rozpoczął zbieranie podpisów o jej likwidację. Jak pan sądzi, czy ta służba w tym mieście spełnia swoje zadania? Może należałoby jakoś ją przeorganizować, żeby bardziej trafić do społeczeństwa i bardziej potrzeby, wyjść naprzeciw tutaj, że tak powiem, ludziom? Ja myślę, że dobrze, że ta dyskusja trwa, prawda? Bo dzisiaj, ale też z drugiej strony się cieszę, że Straż Samorządowa, że Straż Miejska czy Straż Gminna, bo tak powinniśmy ją nazywać, to są jednostki samorządowe i to samorząd decyduje, czy ta straż jest potrzebna, czy nie. Ja, gdyby to ode mnie zależało, to ja bym tą straż, to ja tą straż utrzymuję, prawda? Ale mam pewne pomysły na to, żeby przynajmniej nawet tu naszą grudziądzką straż widzieć w jakimś troszeczkę innym obliczu. Ja zawsze byłem takim człowiekiem, takim człowiekiem działania i myślę, że ta grudziądzka straż jest jedną z lepszych w Polsce w tej chwili, ale ja bym widział, żeby ona pracowała troszeczkę inaczej, troszkę bym ją zrestrukturyzował. Myślę, że to jest doskonały materiał do tego, żeby była jeszcze lepsza. A teraz właśnie strona też internetowa ruszyła tutaj Straży Miejskiej, gdzie można niejako wymieniać się swoimi spostrzeżeniami z tą instytucją. Tak, ja na bieżąco jestem z komendantem Straży Miejskiej, to nie wszystko zależy od niego i nie wszystko zależy ode mnie. Dzisiaj ja w tym mieście mogę być jakby z jednej strony taką funkcją krytyczną, z drugiej strony funkcją doradczą. Z tej doradczej akurat to miasto dzisiaj mało chce korzystać, ale myślę, że komendant Straży Miejskiej jest człowiekiem światłym, on dobrze wie co miasto wymaga. Nie wszystko zależy od niego, więc myślę, że będzie jeszcze okazja do tego, żeby do tego wrócić i kilka spraw zmienić, a to na pewno będzie skuteczniejsze niż dodatkowe patrole i 150 tysięcy, które prezydent wydaje na to, żeby te patrole były. To one od dziś nie spełniają swojego zadania, więc myślę, że i dalej nie będą spełniały, a są sposoby na to, żeby przy lepszej współpracy, chociaż mówią, że ona jest dobra i mi się też tak wydaje, ale przy doskonałej pracy, współpracy straży z policją można te efekty jeszcze polepszyć. Nie powiedziałby pan tym zbierającym podpisy, wstrzymajcie się, będzie lepiej? No nie, no jeżeli nas zbieracie, to głos należy przedstawić i wysłuchać, prawda? Więc, ale gdyby to ode mnie zależało, to ja bym z tymi, którzy zbierają te podpisy, usiadł do dyskusji i wtedy można wiele przedyskutować, można wiele wymyśleć, takie pranie mózgów, że tak powiem, prowadzi do tego, że są sposoby na to, żeby był gwilcy, ty i owca cała.